Czy masz świadomość? Marnujemy ją na potęgę. Tymczasem w wielu częściach świata ludzie są gotowi zabijać się o nią. Problemy z zaopatrzeniem w wodę, zwłaszcza w tą nadającą się do picia, będą w nadchodzących dziesięcioleciach jedną z głównych przyczyn konfliktów na naszym globie. Obecnie już ponad 2 miliardy ludzi na świecie żyje w obszarach, które cierpią z powodu niedostatecznego dostępu do wody. Piotr Kowalczak. Jeśli wojny tego wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę. Ismail Sereghaldin, były wiceprezes Banku Światowego. Już teraz niedobór surowców staje się czynnikiem zwiększającym napięcie w wielu regionach świata. W nadchodzącym wieku będzie z pewnością podstawową przyczyną wojen. Jest mało prawdopodobne, aby świat 8 miliardów ludzi rywalizujących o zaspokojenie podstawowych potrzeb był pokojowy. Przeciwnie, zaprogramowany jest na szerzący się konflikt. Nowe technologie mogą złagodzić niedobory, umożliwiając coraz efektywniejsze wydobywanie i wykorzystywanie surowców. Służyć jednak będą przede wszystkim utrzymywaniu kontroli nad wyczerpującymi się zasobami ropy, gazu ziemnego, wody i innych niezbędnych industrialnemu społeczeństwu surowców. John Gray, herezje przeciwko postępowi i innym iluzjom. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Piotr Kowalczak, autor m.in. książek Konflikty o wodę i Zagrożenia związane z deficytem wody. Dzień dobry panie Piotrze. Witam serdecznie panie. Panie Piotrze, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris mówi, że przyszłe wojny będą toczyć się o wodę. Co pan na to? No, tego typu stwierdzenia to brzmią w gospodarce wodnej od dobrego półwiecza. Do tej kolekcji można wymienić praktycznie wypowiedzi wszystkich prezydentów z Egiptu, poszczególnych przywódców krajów arabskich, które no, są chyba jednym z bardziej intensywnych działających w terenie konfliktu o wodę. No i administracji ONZ, poszczególni sekretarze generalni również zabierali w sposób bardzo stanowczo głos, no, dość ostro określając sytuację. Do tego oczywiście mamy cały zestaw autorytetów politycznych, moralnych, bo to towarzystwo zawsze się wiezie przy konfliktach. A skąd biorą się wojny o wodę? No to jest problem rozwiązany przede wszystkim z wzrostem ludności na Ziemi, z wzrostem naszych potrzeb cywilizacyjnych. Powiem taką rzecz, że jeżeli ilość ludności wzrosła dwukrotnie, to w tym czasie potrzeby wodne wzrastają sześciokrotnie. Takie są możliwości nasze, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania wody. No i tutaj się nawiązuje taka historia, że pierwsze konflikty wynikają z tego, że w warunkach naturalnych źle lokalizujemy źródły, znaczy koncentrację naszych potrzeb wodnych, źle lokalizujemy miasta po pewnym czasie, albo już w trakcie budowy tego tych obiektów następuje wyczerpanie wody, ale największe straty przynosi dalsza sytuacja, kiedy następuje dalszy, niekontrolowany już wzrost zapotrzebowania wody wskutek wzrostu ludności, kiedy nowe technologie zmuszają nas do wykorzystania jeszcze większej ilości, kiedy rolnictwo, które no, spożywa 70-90% zasobów w krajach o najmniejszych zasobach wodnych, no, w dalszym ciągu wzrasta, eskaluje swoje potrzeby, prowadząc do kryzysów. To są takie dwie główne przyczyny, natomiast można by było ich znaleźć więcej, dlatego że to potem wynika jeszcze z zwykłego marnotrawstwa, które jest no, rzeczywiście fatalne. Mówi się w Polsce o marnotrawstwie żywności, ale marnotrawstwo żywności jest również marnotrawieniem wody. A jakie są, panie Piotrze, dziś najgroźniejsze punkty zapalne konfliktów o wodę? No to mamy przede wszystkim okolice tych wielkich mocarstw światowych, okolice Rosji, okolice sąsiedztwo Stanów Zjednoczonych, sąsiedztwo Chin.
te kraje są na tyle silne, bo o ilości wody, którą posiadamy, a ewentualnie naszej sile w różnego rodzaju negocjacjach decyduje ilość czołgów, a nie głos rozsądku, czy powiedzmy ekspertyzy naukowej, jak na razie. W związku z tam występuje taki no, szantaż, który powoduje, że te kraje praktycznie robią co chcą. Natomiast tam, gdzie występuje pewna równowaga pomiędzy zabiegającymi o wodę, no tam następuje problem. Mamy taki najstarszy konflikt chyba na świecie o wodę w rejonie Izraela, w rejonie rzeki Jordan, gdzie nie tylko jest walka pomiędzy Izraelem i resztą świata arabskiego w tym rejonie, ale również pomiędzy poszczególnymi krajami arabskimi. To daje niesamowite trudności w negocjowaniu, ustalaniu różnych norm, przede wszystkim ustaleniu normalnego życia, normalnego korzystania wody. Żadna ze stron tak naprawdę nie przestrzega podpisanych umów. To jest sytuacja taka bardzo patowa od początku. Na to się nakładają oczywiście konflikty narodowościowe, kolejne wojny, w tym również moim zdaniem z akcentem wodnym. No i z innych tych miejsc, gdzie występuje konflikt o wody, można wymienić szczególnie kraje arabskie. Rzeka Zambezi, która w tej chwili jest takim perspektywicznym źródłem zasobów energetycznych, jeżeli to zostanie skopanowane dla krajów leżących nad, a więc Angolii, Zambii, Namibii, Botswany, Zimbabwe, Tanzanii i tak dalej, będzie stanowiła również, zaczęło się, ale będzie stanowiła również miejsce niesamowitych konfliktów, być może, że również związanych i ze sporami, incydentami zbrojnymi. Mamy też tutaj jeszcze do Rzeszy Wolty. Tam, gdzie się będą rozwijały w Afryce nowe gospodarki, tam będzie występował problem o wodę, dlatego że generalnie wszystkie kraje są skierowane, ich potrzeby są skierowane na wykorzystanie zasobów energetycznych rzek afrykańskich. A to powoduje nie tylko problemy związane z tą walką o czystą wodę, ale również innego typu zagrożenia, szczególnie dla rolnictwa, dla natury i bezpieczeństwa przed zjawiskami ekstremalnymi. Taki najbardziej znany problem to jezioro Aralskie. Znane, to żeśmy już przerabiali z 50 lat temu w podręcznikach geografii. Ten problem ucikł, dlatego że to w tej chwili nie jest wcale problemem aż tak ważny, z tego względu, że w tej chwili jest to problem nowo powstałych państw, Uzbekistanu, Kazachstanu, Kirgistanu i tak dalej. I te problemy, które dotychczas dotyczyły Związku Radzieckiego, potem Rosji, rozlały się po tych małych krajach, no i do dzisiaj stanowią problem. Problem, czy odtworzymy to jezioro, jest w dalszym ciągu wielką zagadką i niepewne, no ale w dalszym ciągu powoduje problemy związane z potrzebami wodnymi tego regionu. Oczywiście na to się nałoży przede wszystkim błędy w zagospodarowaniu wody, błędy w uprawach i tak dalej, i tak dalej. Także to jest rzecz, która będzie rozwiązywana przez pewnie następne kilkadziesiąt lat. A panie Piotrze, dlaczego tak trudno prognozować termin i skalę wybuchu konfliktów o wodę? Jest taki bardzo ambitny instytut, Pacific Institute w Stanach Zjednoczonych, prowadzony przez profesora Glake'a. Oni pracują bardzo intensywnie nad tym tematem od końca lat 90. zeszłego wieku. Rzeczywiście prowadzą bardzo drobiazgowe badania, bardzo drobiazgowo notują każdy konflikt o wodę na świecie. Rozstrzygają tam szereg takich podstawowych kwestii, analizują. Ale z tych materiałów wynika jedno, nie da się tego przewidzieć. Konflikt o wodę, woda jest w konfliktach głównie katalizatorem. Ona tkwi gdzieś z tyłu problemu, ale dopiero jakaś taka iskierka spowodowana czymś drobniejszym, ale politycznym, tak naprawdę powoduje wybuch. Nawet jeżeli te problemy wodne znacznie przeważają nad tymi drobiazgami politycznymi, to jednak to jest tylko tło. Nie ma takiego historii, gdzie by to było takim czystym, że tak powiem, czystą przyczyną. I jakbyśmy przestudiowali wojny izraelsko-arabskie, tam również nie ma ani słowa o wojnie. Nikt tam nie mówi o wojnie, o wodzie, przepraszam. Natomiast takim dziwnym trafem większość wojen kończy się na bardzo korzystnych granicach hydrograficznych dla zwycięzcy. Ma pan przykład wzgórz Golan, gdzie są źródła wody dla Jordanu.
gdzie te wody właśnie zasilały taką bardzo bogatą, bardzo bogatą rolnicze Dolinę Hulech, gdzie jest dobrze zorganizowane rolnictwo, dobrze zorganizowane nawodnienia, no ale ta lokalizacja wynika z wyników ostatniej wojny. Także to jest jakby model próbuje się zawsze wstydliwie ukryć poza konflikt. Nawet jeżeli przez wiele lat występuje jakaś starcia o wodę, występują różne dyplomatyczne zabiegi, to w momencie, kiedy następuje takie przetarcie, to woda jakoś schodzi na dalsze tło. Były takie historie związane w Afryce, kiedy na Nilu Egipt próbował bardzo, bardzo długo utrzymać swoją dominację i zawdzięczał to swoim wspaniałym wojskom. W momencie, kiedy zaczęły się u nich konflikty wewnętrzne, oni natychmiast zrezygnowali z jakiejkolwiek interwencji do rzeczy, przestali straszyć Etiopię, przestali straszyć pozostałych 10 państw w górnym biegu Nilu, dlatego że nie mieli siły, żeby zadziałać militarnie. A tu jaka ciekawostka, Egipt jako jedyny kraj pustynny, taki zdecydowanie pustynny na świecie praktycznie, utrzymuje jednostki, które są szkolone do walk w dżungli. Czyli to jest od razu skierowane na interwencje w górnej części zlewni. Jest mnóstwo takich drobiazgów, które budują scenariusz przyszłego konfliktu, ale nie jesteśmy nigdy w stanie powiedzieć, nie ma w kraju takiej czystej definicji, że poszło o wodę. To przypomina mi to, co pan teraz mówi, jak kiedyś znajomy zwracał mi uwagę na to, że konflikt w Syrii to jest konflikt o wodę. Ja się wtedy tak dziwiłem, zresztą nie znam dokładnie tam uwarunkowań geopolitycznych. Z drugiej strony przypomina mi pan kwestię Chin i Tybetu, tam na dachu świata. Przypomnę tutaj słuchaczom, że teren Tybetu to jest źródło 7 największych rzek Azji, dostarczających wodę bodajże ponad 2 miliardom ludzi. 2,5 jak niektórzy. Słucham? 2,5 miliarda ludzi. Tak, 2,5. Więc, panie Piotrze, czy pan może dzisiaj powiedzieć, wskazać jakieś właśnie symptomy, znaki, że Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja już gdzieś w tle walczą o wodę? Znaczy, te kraje konsekwentnie pilnują swoich interesów i budują sobie tak powiedzmy przedmurze swojej gospodarki wodnej na lata przyszłe. Tu takim bardzo fajnym przykładem są Chiny, które właśnie wspominał pan o rzekach wypływających z Himalajów. Takim typowym przykładem to może być Mekong, gdzie Chiny od lat rozpoczęły zabudowę górnej części biegu zaporami wodnymi, które służą głównie do produkcji energii elektrycznej na razie. I zabudowa powoduje niestety zakłócenie reżimu hydrologicznego, to znacznie niszczy gospodarkę na obszarach przybrzeżnych poniżej. Na przykład Kambodża liczy się z dużymi stratami, jeżeli chodzi o gospodarstwę rybacką, która stanowi podstawę tego kraju. Również będzie to miało wpływ na zagospodarowanie obszarów przybrzeżnych w pozostałych krajach dorzecza. I te kraje poniosą znaczne straty, szczególnie w rolnictwie, z tego powodu, że zmienia się cykl, reżim rzeki. Roślinność, gospodarka, wszystko dotychczas była podporządkowana naturalnym przebiegom cyklu hydrologicznego. Natomiast w tej chwili nastąpi to wypłaszczenie, nastąpi taka regulacja wody i tutaj nie ma tego odejścia, dlatego że Chiny nie są oficjalnie członkiem Międzynarodowej Komisji Mekongu i powiem sobie szczerze, no dość niełatwo reagują na reakcje krajów dorzecza. A czy pana zdaniem wojna na Ukrainie też toczy się o wojnę? O wodę? Znaczy to się dzieje jakby powiedzmy przypadkowo, dlatego że tam jest głównie wojna, która ma na celu walkę o uzyskanie określonego terytorium. Niemniej oczywiście występują takie znamiona, że to jest
historia związana również z wodą, bo trudno nie byłoby, trudno by prowadzić walki bez wpadnięcia w problemy związane z wodą. I tutaj jest taka historia, że tu mamy taki aspekt wykorzystania obiektów gospodarki wodnej do działań wojennych przez obydwie strony, również przez ukraińską. Ukraińcy zalewali celowo część obszaru, korzystając z budowli wodnych, żeby utrudnić posuwanie się agresji wojsk rosyjskich w głąb kraju. Natomiast Rosjanie w sposób przemyślany, zdecydowany likwidują obiekty infrastruktury i to tej infrastruktury wodnej związanej z rolnictwem, przecież to bardzo ważna gałąź gospodarki Ukrainy, niszcząc budowle wodnomelioracyjne, kanały i tak dalej, a jednocześnie prowadzą do niszczenia obiektów gospodarki wodnej, oczyszczalni ścieków, przepompowni, obiektów dużej gospodarki wodnej. Ostatnio wyczytałem, że prowadzą jakieś dziwne prace w okolicy zbiornika retencyjnego, który zasila wodę, największą elektrownię atomową w Europie. I tam jest taka historia, że są jakieś próby odprowadzenia wody z tego zbiornika retencyjnego. Oglądałem mapy, trudno mi sobie w tej chwili wyobrazić, jak to ma wyglądać, ale nauka nie zna granic. Gdyby do tego doszło, to będzie zagrożenie w eksploatacji, zagrożenie awarią elektrowni zaporowskiej. Jednocześnie z tego samego zbiornika są zasilane okoliczne obszary rolnicze, więc to jest taka wielokierunkowa działanie niekorzystne. Instytut Glejka, o którym wspomniałem, ten Instytut Pacific Institute w Stanach, oni dokładnie rejestrują wszystkie szkody, które odbyły się na obiektach wodnych, które odbyły się z wykorzystaniem wody na terenie Ukrainy. To jest, dysponują zestawieniami. Robią to codziennie, więc dokładność aptekarska i prawdopodobnie będą się pojawiać jakieś etapowe podsumowania, jakie wystąpiły szkody, jakie wystąpiły niekorzystne wykorzystanie zasobów wodnych w działaniach wojennych. No a pewnie na końcu będzie raport. To będzie bardzo interesująca sprawa, bo w takiej skali nie wykorzystano jeszcze sił zbrojnych, jeżeli chodzi o zasoby wodne. To proszę dać znać, jak będzie już ten raport. Chętnie się umówię na rozmowę z panem o jego treści. Wymieniliśmy Chiny, Rosję, a jakiś przykład walki o wodę ze strony Stanów Zjednoczonych? Stany Zjednoczone w tej chwili się uwikłały w własne problemy. Tam była bardzo rabunkowa gospodarka wodna. Przypomnę tylko, że był taki Dolina Ogallala, to była miejsce, które było takim światowym zagłębiem zbożowym. Jeszcze w latach 2000, w początkach, około 100 państw na świecie zaopatrywało się z tego rejonu w pszenicę, kukurydzę i inne zboża. W tej chwili tam jest sytuacja tego typu, że niestety jest problem z wodą, wstępuje wielkie osiadanie gruntu i na to się jeszcze nałożyła susza, która zmasakrowała zasoby wodne w zbiornikach retencyjnych. W związku z tym oni się w tej chwili skupili na swoim, natomiast jeżeli chodzi o konflikt z sąsiednimi krajami, to takim bardzo typowym jest tu konflikt z Meksykiem, jeżeli chodzi o rzekę Colorado. Tyle, że to znowu jest, to nie jest konflikt, to jest słuchanie hegemona. A co tam się dzieje? Po prostu woda na Colorado skończyła się całkowicie, dlatego że to jest zbiorny, to jest ciek, który zasila wodę duże miasta. Między innymi idzie stamtąd bardzo duży rurociąg do Los Angeles, Phoenix, Las Vegas. Te miasta otrzymują wodę w całości albo w części z tego, że zbiornie, z tego, że cieku. Do tego w latach 70. ufundowano na tym terenie znaczną ilość obszarów, które służą nawodnieniu. Ja korzystałem z materiałów dotyczących właśnie gospodarki na Colorado i w latach już koniec wieku było widać wyraźnie wpływ nadmiernej eksploatacji zasobów wodnych. Wprost niektórzy wyrażali się, że te zbiorniki, które tam pobudowano, zresztą piękne budowle pod względem inżynierskim, one po prostu nie napełnią się już nigdy, bo po prostu wody zabraknie. No i jest racja, te zbiorniki niestety w tej chwili nawet się mówi, że w przyszłym roku prawdopodobnie skończy się eksploatacja elektrowni wodnej
na zbiornik, który zamyka jezioro Meadow sztuczne, dlatego że wody zabraknie, nie będzie takiego wysokiego stanu, który byłby w stanie przepuścić wody przez urządzenia elektrowni wodnej w tejże zaporze. I do tego, jeżeli chodzi o szkodliwe oddziaływanie poliże, no to przede wszystkim brak wody już w Meksyku, dlatego że ta woda tam przestała dopływać, bo dopływa w ilościach śladowych. W związku z czym duże straty w obszarze ujściowym, a więc kompletna zmiana flory i fauny, bo tylko, że te wody ulegają potwornemu zasoleniu i czy następują straty w środowisku. No i brak możliwości korzystania z tej wody dla potrzeb rolnictwa, chociażby w Meksyku. I wspomniał Pan o tym, że to właściwie nie jest konflikt między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, bo rozumiem, że układ sił jest taki, że właściwie Meksyk nic nie może, tak? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie Ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają Ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to Twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No i tak jest w większości przypadków. Tak jest w sytuacji, kiedy Chiny mają tam coś do powiedzenia albo nie. Tak jest przykład z Rosją, która na szczęście ostatnio nie miała jakichś takich problemów przygranicznych. Właśnie z Chinami mieli problem na Usuri i to całkiem niedawno, ale tam nie jest to aż tak ostre. Tam chodzi o rolnictwo, które no nie jest tam jakimś wielkim hegemonem i chodzi o żeglugę, która no jest potrzebna i w tej chwili się jakoś tam dogadali, ale to jest wszystko bardzo takie śliskie, takie wszystko bardzo wiszące w powietrzu, dlatego że te silne państwa nie rozmawiają nigdy z roli, nigdy potrafią się ustawić w roli członka grupy międzynarodowej, nigdy nie szanują układów, które powinny nastąpić, żeby była jakaś normalna, stabilna gospodarka wodna w tym dorzeczu, tylko po prostu korzystają z okazji i co można, to wychwytują z tego całego interesu. Mm-hmm. A panie Piotrze, 22 marca obchodzimy co roku Światowy Dzień Wody. O czym się nie mówi przy okazji obchodów tego dnia w Polsce? Romana, to jest takie święto, które ustalono w 1992 roku, które miało co roku z okazji Dnia Wody dawać kolejne hasło, które byłoby takim akcentem do gospodarowania zasobami wodnymi w krajach ONZ-owskich. No i tych haseł było dużo. Jak zwykle, no, to jest tylko hasło, ale budzi pewne działania. Hasłem tego roku jest przyspieszenie zmian. Tutaj sprawa polega na to, że w 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło 17 celów zrównoważonego rozwoju i takim ważnym celem był cel 6, w którym mówiono o tym, że do 2030 roku wszyscy ludzie będą mieli na ziemi dostęp do czystej wody i do usług sanitarnych. Bardzo fajna sprawa, temat się bardzo ładnie rozwijał, aż w 2017-2018 roku pojawiły się takie raporty cząstkowe, informacje cząstkowe, informacje z monitoringu, że coś idzie nie tak. No więc powołano jeszcze taki program, który miał za celu przyspieszenie. To jest organizacja, w ogóle się specjalizuje w tworzeniu programów i biurokracji. Powstał ten program, no i teraz mamy 2022, czyli zeszły rok, powstaje raport, który mówi o przebiegu dotychczasowych działań w tym celu. No i się okazuje, że niestety, ale no mamy niesamowite zaległości, to tam można wyrazić w procentach, w milionach ludzi, ale brak w tej chwili urządzeń sanitarnych na przykład do 2,8 miliarda ludzi. Najbardziej szokującą sprawą jest to, że bardzo duża ilość ludzi załatwia sobie potrzeby bezpośrednio na świeżym powietrzu. To jest około 5% populacji w 55 krajach świata. To jest zjawisko bardzo ponure, dlatego że jeżeli to następuje w slumsach, to ci ludzie załatwiają te potrzeby w dowolnym miejscu
I przy najbliższym deszczyku mają to u siebie w domu, dlatego że to nie jest jakieś normalne budownictwo, są szałasy postawione, namioty postawione, gdzieś jakieś dziadowskie budownictwo, które uniemożliwia jakąkolwiek ochronę. Te wszystkie zanieczyszczenia wchodzą do domów i zaczyna się tragedia czy zagrożenie epidemią. Ale powiedzmy, czego nie powiedziano? Tutaj może ten sygnał jest bardzo ważny, że żeby odrobić straty, trzeba było teraz wywołać czterokrotne przyspieszenie prac i ten sukces byśmy w 2030 roku osiągnęli. Ale mamy raptem 7 lat do tego terminu. Tymczasem dokładniejsze badania wykazały, że są kraje, które nawet nie mają struktur, które mogłyby przyjąć tego typu działania, a są też kraje, które nie mają środków na realizację tego typu zadań. I tego jakoś nie znaleziono w poszczególnych, poprzednich etapach monitorowania, a to była podstawowa rzecz do tego, żeby po prostu no, rozpocząć jakieś działania ratunkowe, jeżeli nie ze środków danych państw, tych ludzi tam przebudzić, to chociaż przy uzyskaniu środków międzynarodowych próbować ten wyścig utrzymać. Dla mnie takim najbardziej śmieszne, to trudno w taki sposób, że jest to śmieszne, ale kuriozalne są opisy sytuacji, które występują w raportach ONZ, na przykład tutaj zacytuję, co jest przyczyną tego, co się stało? Przyczyną są kaskadowe i wzajemne powiązane kryzysy, które stanowią poważne zagrożenie dla agendy. Piękne to, prawda? Co to znaczy? Ja nie wiem, co to znaczy, ale tam jakaś kaskada kryzysów zasypała jakiegoś urzędnika. Biurokracja ONZ słynie z jednej rzeczy. Z beznadziejnej sprawozdawczości i potem z jakichś takich bardzo dziwnych tłumaczeń tego, co nastąpiło. Tam wina nigdy nie leży po stronie tych urzędników, bo są bardzo dobre płatne stanowiska. Wina jest zawsze gdzieś tam w przestrzeni. Na przykład tutaj głównymi przyczynami tego opóźnienia jest pandemia oczywiście, jest agresja Rosji na Ukrainę, ale te przypadki wystąpiły w ostatnich czterech latach. A przyczyny, a to, że jest opóźnienie, znaleziono 5-6 lat temu. Więc jakieś takie, tego typu sytuacja uniemożliwia podjęcie normalnych środków ratowania sytuacji, ocenienia możliwości realizacji programu do końca. To wszystko ginie znowu w kakafonii jakichś dziwnych tłumaczeń, słów. To jest typowe dla tej organizacji, ale, ale jeżeli się coś robi i robi się to za pieniądze podatnika międzynarodowego, no to trzeba być chociaż trochę staranny. Także to jest takie moje podsumowanie, złośliwe, ale no tak tam wygląda. Dobrze, a przechodząc, czy wracając do Polski, czy my jesteśmy dzisiaj przygotowani na jakieś konflikty, na wojnę o wodę, która mogłaby potencjalnie wybuchnąć, nie wiem, na świecie, czy gdzieś w okolicach? Znaczy, jeżeli mówił o wojnie o wodę, tak? Bo na tych innych wojnach się niespecjalnie znam. Polska ma tą wspaniałą sytuację, że jesteśmy krajem, który leży w granicach hydrograficznych. A więc wszystko, co mamy na naszym terenie, to jest nasze. Dopływa zaledwie 12% wody spoza kraju. Dopływa głównie z Czech, Odra, nie? W chałupkach mamy graniczny wodoskarb. I mamy dopływ z części tamtej wschodniej, gdzie jest też trochę tej wody, ale to nie są ilości, które mogłyby doprowadzić do jakiegoś konfliktu. Poza tym mamy dobrze pracujące komisje międzynarodowe, przede wszystkim Międzynarodowa Komisja na Odrze, która działa bardzo dobrze, która ma przygotowane na każdą okoliczność rozliczne procedury, która stanowi zespół ludzi fachowych, dobrze zgranych i tak dalej. Dopóki tam polityka nie wejdzie, to ta organizacja będzie działała sprawnie jak wszystkie organizacje, czy jak większość organizacji w Europie. Ale dla mnie niepokojącym sygnałem był ostatni incydent z zanieczyszczeniem Odry, właśnie katastrofa ekologiczna, gdzie nagle okazało się, że coś gdzieś mi się pogubili. Ja to znajduję przyczynę w tym, że po prostu panowie politycy nie za bardzo byli zorientowani, jak to można zadziałać. Gdyby sięgnięto do materiałów Komisji Odrzańskiej, a ona ma nawet w nazwie ochrony wód, Międzynarodowa Komisja Ochrony Wód Odry przed zanieczyszczeniem, bo taki był pierwowzór, to tam to wszystko jest. No, należałoby przeprowadzić monitoring zgodnie z procedurą, należałoby pobrać próby, należałoby powiadomić wszystkich w oku, że coś takiego się stało i wspólnie działać. No był duży bałagan, ale wie pan, w tej chwili polityka jest wszędzie i ja próbuję się na tym nie znać, bo to prowadzi donikąd, prawda?
A wie pan co, bo mi jak pan mówił, to przypomniało mi się takie działania w Polsce związane z wydobyciem gazu łupkowego jeszcze za czasów rządu premiera Tuska. I pamiętam, że organizacje społeczne ostrzegały przed tym, że o takie wydobycie gazu ziemnego metodą szczelinowania hydraulicznego może naruszyć bardzo znacząco pokłady wody pitnej. Co? Czy tutaj pan ma jakiś, może pan dać jakiś komentarz? Proszę pana, ja bym osobiście zamieszany, że tak powiem, w tę akcję gazu łupkowego. Mieliśmy, nawet wygraliśmy grant 29 milionów w obecnie słabym narodowym, już zapomniałem nazwy, bo nie składam wniosków. I oczywiście nie skonsumowaliśmy tego, bo akcja została przerwana. Jeżeli chodzi o natomiast działanie tego, tu się nasi ekolodzy powoływali na doświadczenia amerykańskie. Tamte przepisy dotyczące z eksploatacją zasobów, z budową tego typu obiektów są bardzo luźne. W Polsce mamy bardzo ostre przepisy i prawdopodobnie gdyby następowała budowa, eksploatacja, to by to było bardzo mocno obwarowane różnymi zastrzeżeniami. No, poza tym przy tak żywo działających ruchach ekologicznych, jak mamy w Polsce, żadna afera nie miałaby szans się pojawić. Zakładają, że to są organizacje w nic nie wmieszane, tylko po prostu normalny ruch ekologiczny. I są zagrożenia jak wszędzie, ale wydaje mi się, że warto było po to sięgnąć. Rozumiem. To ostatnie pytanie, czego my, Polacy, powinniśmy domagać się dzisiaj od polityków i rządu, czego wymagać od siebie? Jeżeli chodzi o gospodarowanie wodami w Polsce, to mam jeden zasadniczy błąd. U nas polityka wodna, strategie wodne i tak dalej zmieniają się szybciej niż gabinety polityczne, dlatego że każda nowa ekipa przynosi jakieś genialne nowe rozwiązania, i które nie stanowią w żaden sposób kontynuacji poprzedniej. Przykład gospodarowania wodą. Za czasów PO ekologia steroryzowała kompletnie świat wodny. Powstawały niesamowite dokumenty i w pewnym momencie było to bardzo przydatne, ale z drugiej strony utrudniało jakikolwiek dialog, dlatego że to były postępowania z cyklu my mamy tylko rację i my mamy i nikt więcej nie powinien tutaj zabierać głosu. Prowadziłem takie wdrożenie programu Natura 2000 w Polsce w ramach Unii Europejskiej. No to nieraz te rozmowy były bardzo nieprzyjemne, a można było to przeprowadzić w formie normalnego dialogu, ustalając sobie pewne rzeczy bardzo korzystne dla kraju i bardzo korzystne również dla poszczególnych grup zainteresowanych. Wszyscy jesteśmy zainteresowani krajem, naturą i tak dalej, nie sobą, ale po prostu to utrudniało formy działania. No szczególnie straciły na tym melioracje wodne, które zostały uznane za coś strasznego i dzisiaj, do dzisiaj nie możemy się z tego odbudować. Był taki problem, kiedy zabroniono remontować budowle wodno-melioracyjne, zabroniono różnych robót związanych z melioracjami. W części, małej części to racja. W dużej części brak regulacji odpływu wody na terenach, które są w dużej wierzchni zmeliorowane, powodowało to, że ta woda odpływała w sposób absolutnie niekontrolowany w kierunku morza. Oddawaliśmy straszną daninę, nikomu nie mając z tego nic. A ta woda mogła służyć wzrostowi gospodarki, wzrostowi przede wszystkim roślinności, mogła też odpowiednio działać na systemy te okółwodne, poprawić środowisko. To wszystko zostało potraktowane no, jeszcze gorzej niż byśmy chcieli przeprowadzić normalne drenowanie. Natomiast w tej chwili mamy kolejne odwrócenie roli. Ekologia jak na razie odeszła na bok. I mamy tą obecny plan rządu budowy wielkich zapór na naszych rzekach Odra, Wisła i budowa szlaku wodnego północ-zachód-wschód przez kanał Bydgoski. To jest bardzo ładne rozwiązanie, ale jest XIX-wiecznym rozwiązaniem. Te rozwiązania proponowano wtedy, kiedy był problem z drogami, kiedy nie było rozwoju kolei i drogi wodne rzeczywiście stanowiły kościec komunikacji w każdym kraju. Teraz, no,
Przede wszystkim na tą drogę wschód-zachód nie będzie wody, dlatego że tam nie ma wody. To tam każde śluzowanie na górnym stanowisku no, zabiera odpowiednią ilość wody, a w tej chwili w okresie suszy dopływ na górne stanowisko się liczy w litrach. Także to chyba nie tędy droga. Pierw należałoby przeanalizować, jakie mamy rzeczywiście w tej chwili możliwości w zasobach wodnych, szczególnym uwzględnieniem sezonowych zmian, prawda? Latem, kiedy mamy niżówki, a jest akurat powinien być szczyt sezonu żeglugowego, no wtedy niestety nie da się płynąć, bo nie ma wody. Chyba, że podpiętrzymy, ale jak podpiętrzymy, to te zbiorniki wodne trzeba też czymś napełnić, a z każdego zbiornika 10% odchodzi na parowanie pojemności. Także to brak mi tutaj jakiegoś rachunku. Plan bardzo ambitny, ale wydaje mi się, że niedopracowany. Jasne. A panie Piotrze, czego my od siebie powinniśmy wymagać jako obywatela? No przede wszystkim powinniśmy pilnować naszych kochanych polityków, żeby po prostu prowadzili konsekwentną gospodarkę, żeby nie pod potrzeby kolejnych akcji politycznych tworzyć jakieś nowe, śmieszne programy, tylko po prostu tworzy to rząd składający się z miłośników, nie wiem, golonek i ten program jest zrobiony za nasze pieniądze, za pańskie, moje i on, jeżeli został przyjęty przez Sejm, Senat i te inne instytucje, powinien być realizowany w takim okresie, jak został przewidziany, bo następny rząd wegan tego nie przyjmie, tylko pójdzie w drugą stronę. Można z takiej rzeczy pozwalać w innych rodzajach politykach, ale w polityce wodnej wszystkie rozwiązania wymagają długich okresów. Uzyskanie efektów trwa kilkanaście lat, a poza tym do tego się musi dostosować przyroda i tak dalej. A szereg rozwiązań, które wielokrotnie negowane, na przykład, znaczy mówię o hydrotechnice, okazują się po latach bardzo przydatne. W związku z czym to wszystko wymaga dyskusji, uporządkowania i przede wszystkim kontynuacji. U nas problemem podstawowym jest ta bezprzerwna reforma. Gospodarka wodna znajduje się w bezprzerwnej reformie. Jeszcze przepraszam przerwę, ale pytając o to, czego wymagać powinniśmy od siebie, to też pytam o takie postawy nasze codziennych wyborów konsumenckich, obywatelskich. Co ja uważam, że przesadą jest schodzenie do poziomu, żeby mnie dziecko kontrolowało przy myciu zębów, czy zamykam wodę, czy nie. Również funkcje pod prysznicem są tak intymne, że dzieci też tego nie powinny kontrolować, a w szkole były takie akcje, że należy, prawda, tutaj tatusia skontrolować, co on tam pod tym prysznicem robi. To są bzdury. Ja uważam, że przede wszystkim świadomość ekologiczna, a więc powinniśmy zwracać uwagę na miejsca, gdzie woda jest zanieczyszczana. Wyjeżdżamy za miasto, jest ciek, pociek jest zanieczyszczony, występuje coś, co nas niepokoi. Numer telefonu do najbliższej służby wodnej, obojętnie jakby się ona nazywała, żeby zareagowali. Jeżeli chodzi o wybory nasze, to w momencie, kiedy startują wybory na przykład samorządowe, powstaje program zagospodarowania przestrzennego terenu. Tam również jako obywatele powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak to będzie wyglądało na przykład od strony wody. Czy te cieki, które tam płyną, nie płyną czasem w rury, czy te ilość zbiorników wodnych, która jest na terenie mojej gminy, mojego miasta, nie jest zbyt mała, a może byśmy wykopali to, co nasi przodkowie zakopali, bo to by poprawiło nie tylko widok miasta, ale przede wszystkim mikroklimat, wpadłoby na zanieczyszczenie powietrza, poprawiłoby wszystko, co się wiąże z dobrym samopoczuciem. Nie mieszajmy obywatela w sprawy gospodarcze, to powinni robić przede wszystkim eksperci, ale to, co się wiąże z moim dobrym samopoczuciem jako obywatela, to właśnie jest tutaj te pole działania w tych różnych organizacjach samorządowych, dyskusjach nad projektami, aby one tylko były uznawane. Nie? W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Piotr Kowalczak, doktor habilitowany inżynier, hydrolog. Autor między innymi książek Konflikty o wodę i zagrożenia związane z deficytem wody. Panie Piotrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!